panie, jak trudno przywyknąć do przyziemnej małości świata. Gdy się nań patrzy z góry, słyszałam, że mówią, iż ty kochasz pokorne stworzenia. Pa, planina mał, łatwiej mi uwierzyć w twą wielkość. Karmi się tym, co wzniosłe. Wolę widzieć się blisko twego nieba. Pokora. Pa, planina mał. Panie, co się ze mną dzieje? Ach, tak, ten kwiat, to słońce. Dzięki ci. Twój świat jest piękny. Woń róż mnie odurza. Co się ze mną dzieje? Krople rosy toczy się, by roziskrzyć się radością w sercu lili. Muszę lecieć. Dokąd? Nie wiem. Wiatr wymalował baśniowe marzenia na mych skrzydłach. Marzenia. Co się ze mną dzieje? Ach, tak, panie, miałem ci coś powiedzieć. Panie, przepaść zamknęła się nade mną. A może jestem aniołem, upadłem z nieba i porzuconym na niełaskę fal. Widzisz, wyglądam jak gwiazda ociekająca krwią. Próbuję przypomnieć sobie mą królewską przeszłość na próżno. Pełzając po piasku, rozszczepierzę me macki i marzę. Czy jakiś anioł nie wyrwie mnie z głębi morza, aby móc znów wyrzeźbić mnie na twoim niebie? Ach, któregoś dnia niech się tak stanie. Coś powiedział, panie? Przepraszam, myślałam, że mówisz do mnie. Ale widzę, że milczysz. Może boisz się, że wygadam twoje sekrety? To prawda, jestem trochę gadatliwa, ale z pewnością w wielu wypadkach mogę być pożyteczna. Zdarzają się zakute głowy, które zbyt wolno kojarzą. Trzeba im mówić i mówić w kółko to samo. Ale od tego zapełnia się im pamięć. Wiem, że trochę drażni moje otoczenie, ale słuchają mnie, czy chcą, czy nie chcą. Panie, kiedyż będę mogła przydać się twojej mądrości? Miej to na uwadze, mój Boże. Boże, daj mi trochę czasu. Ludzie wiecznie gdzieś pędzą. Pozwól, by zrozumieli, że ja nie mogę się śpieszyć. Nie mam czasu, by jeść. Nie mam czasu, by wleć się przed siebie. Nie mam czasu, by myśleć. Nie mam czasu, by spać. Boże, daj mi trochę czasu. Amen. Skaczejkuję, co za wspaniała zabawa. To był genialny pomysł stworzyć mnie taką małą i uzbroić mnie w susy i skoki. Skaczejkuję, co za królewska zabawa. W mej szacie obchym kolorze, barwę tę wymyślono dla mnie, mam większą władzę od słonia. Kiedy się o tym myśli, można pęknąć ze śmiechu. Panie,
Czy przyjmiesz mnie do swego raju, nie bojąc się, że mogę wszystkim zaleć za skórę? Aż nie śmiem powiedzieć. Panie, waruje na straży. Beze mnie, kto będzie strzegł ich domu, pilnował ich owiec? Kto będzie wierny? Nikt prócz ciebie i mnie nie wie, czym jest wierność. Mówią mi, dobry piesek, grzeczny piesek, to tylko słowa. Klepią mnie, rzucają stare kości i bardzo się niby cieszę, bo oni myślą, że jest mi dobrze. Czasem ktoś mnie kopnie, gdy mi wejdzie w drogę. Przyjmuję i to, bo cóż mi szkodzi. Waruję na straży. Panie, nie daj mi umrzeć, dopóki cokolwiek im grozi. To było dobre. Ileś trosk, krzątaniny. Chmara piskląt, a wszystkie nakarmić i obronić. Ani przez chwilę oka zmrużyć nie można. Tamto kurczątko odeszło za daleko. Te dwa wyrostki już się kłócą, a to chucherko ledwo zipie. Najchętniej schowałabym je wszystkie pod moje skrzydła. No ale muszą kiedyś nauczyć się życia. I ten okropny kot! Uwaga! Strzeżmy się kota! Już nie mówię o tych buciskach depczących pośród mych maleństw. Panie, me serce rozsadza nadmiar miłości, jaką mam do rozdania. Jak mam powiedzieć, niech tak się stanie? Amen? 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 Jakie amen? Amen? Amen. Amen? Amen? Ile się to Dlaczego to ja? Dlaczego to mi się przydarzyło? A nie innym? Dość! Wyjdźcie z mojej głowy! Dlaczego? Dlaczego tobie to się przydarzyło? Bo nie wybrałaś leniwego stylu życia. Wolałaś harować jak ta kura i usługiwać wszystkim. Teraz żałujesz? Tak, jeszcze czego. Zwalaj całą winę na mnie. Przytrafiło ci się to dlatego, bo męczyło cię to ciągłe pomaganie innym i wolałaś być zadufana w sobie jak ta żyrafa. Miałaś zero samokrytyki. Nagle żałujesz? Właśnie. Nagle sumienie zaczęło ci działać? Przez cały czas bycia mną tak świetnie się bawiłaś, niszcząc psychikę innych i naśmiewając się z nich. A teraz się mnie wypierasz? Jak mogłaś nie wybrać mnie? To dlatego jesteś teraz na wózku. Wolałaś ćpać i tworzyć sobie nowy, piękny świat, w którym nic nie było prawdziwe. Warto było iść drogą motyla? To niby przeze mnie stworzyła sobie nowy świat? Dzięki mnie po prostu cieszyła się wszystkim dookoła. Nie żyła w zakłamaniu, jak ta rozgwiazda, która wciąż uważa się za pępek świata, a tak naprawdę nie jest ani sławna, ani lubiana. Wyparłaś się mnie
I dlatego ci się to przytrafiło. Naprawdę nie rozumiem, o co ci chodzi. Przecież wszyscy mnie kochają. Bez mnie nie byłoby ani ciebie, ani ciebie, ani ich. Nikogo i niczego by nie było. Cały świat nie mógłby funkcjonować bez mojego istnienia. A ty jak mogłaś wyzbyć się tej cudowności, popularności i sławy, która siedzi we mnie? Wolałaś latać jak pies na każde zawołanie swoim przyjaciółeczkom, które cię tylko wykorzystywały i nie liczyły się z twoimi potrzebami. Byłaś im wierna do szczytów szaleństwa, mogłaś nawet dla nich zabić. I dlatego ci się to przytrafiło. To wcale nie było tak! Ja chciałam być tylko dobrym człowiekiem! Przecież trzeba pomagać innym! Byłam taka troskliwa, pomocna, a tobie nagle zaczęło przeszkadzać, że wszyscy cię o coś proszą. Wolałaś dokuczać innym, jak ta pchła z piekła rodem. Odrzuciłaś mnie i dlatego teraz jesteś na wózku. A mnie to akurat wcale nie dziwi, że was nie wybrała. Spójrzcie na siebie! Ale wiecie, co mnie najbardziej dziwi? To, że nie wybrała mnie. No niby mogła sądzić, że ta dokuczliwość jest trochę nie w porządku wobec innych, ale przecież my jesteśmy takie same. Klara, przecież ty też lubisz czasem podokuczać. Sprawia ci to świetną zabawę. A nawet jeśli chciałaś się pozbyć tego chamstwa, to dlaczego stałaś się potem taka gadatliwa? Potrafiłaś gadać o jednej osobie 2 godziny, ciągle powtarzając to samo. Gdybyś mnie nie odrzuciła, nic by ci się nie stało. Ta, jasne, nic by jej się nie stało. Przecież ty jesteś jeszcze gorsza ode mnie. Ja przynajmniej posiadam rozległą wiedzę. Może nie książkową, ale wiem wszystko o wszystkich. Takie informacje są o wiele bardziej przydatne niż, dajmy na to, matematyka. Mogłaś posiadać całą tę wiedzę, ale nie, mnie też musiałaś odrzucić. A teraz, skoro nikogo nie wybrałaś i nikt ci nie został, jesteś nikim, słyszysz? Nikim! Nikim? Ale jak to nikim? Ja na pewno kimś jestem, ale kim? No kim? Nikim. 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 Nie! Ja na pewno kimś jestem, każdy kimś jest. Ja muszę odnaleźć prawdziwą siebie. No cóż, skoro tak bardzo chcesz wiedzieć, kim jesteś, to nie masz wyjścia. Musisz wybrać którejś z nas. Właśnie, wybieraj. Wybieraj! 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 Wybieraj. 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 Stop! Wybierz mnie. Przecież to mną byłaś przed samym tym wypadkiem. Jesteśmy do siebie takie podobne. Ty też lubisz gadać o wszystkim i o niczym. Wybierz mnie. Amen. Nie, na pewno cię nie wybiorę. Nie jesteśmy do siebie wcale podobne. Ty potrafisz tylko gadać. Nieważne o kim, ważne, że o czymś. I według ciebie każdy ma cię słuchać ze względu, czy chcesz, czy nie. Nie chcę cię, wyjdź! Wybieraj! 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 Stop! Właśnie, dobrze postąpiłaś. Zapomniałaś, jak było dobrze ze mną? Każdy lubi pooglądać trochę telewizji. Olej wszystko, olej szkołę, olej przyszłość. Wybierz mnie, amen! Nie! Mi zależy na dobrej pracy, znajomych. Na pewno cię nie wybiorę. Wyjdź! Wybieraj! 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 No! Rozumiem, że chcesz mieć wysoką średnią na koniec roku i dobre oceny. A wiesz, co idealnie wpływa na oczyszczenie umysłu przed sprawdzianem? Nie ma lepszej metody niż narkotyki. A zresztą, czy świat nie wygląda pięknie, jak się jest na dragę? Pewnie, że tak. Wybierz mnie, nie pożałujesz. Amen. Na pewno nie. Jak będę uzależniona od tego typu środków, to tym bardziej zawalę szkołę. Jeszcze pójdę do poprawczaka. Wyjdź! Wybieraj! Wybieraj! Stop! Och, rozumiem cię. Wybór takich świrów były kompletną głupotą. Ale przecież zostałam ci ja! Wybierz mnie! Przecież najlepiej ci było, jak byłaś mną. Mogłaś pomagać innym. To było takie dobre. Bóg by tego chciał! Wybierz mnie! Amen! Nie, ty im nie pomagałaś, ty im usługiwałaś, nie miałaś własnego życia.
Karmiłaś się problemami innych, gdy nie radziłaś sobie z własnymi. To było chore, ślepe oddanie, posłuszeństwo, zdolne nawet do zabicia jednej bezbronnej osoby. Wyjdź! Wybieraj! 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 Stop! Masz rację. To było zdecydowanie chore. I ja, w przeciwieństwie do niej, nie jestem przez nikogo wykorzystywana. Robię to z własnej, nieprzymuszonej woli. Gdybyś była mną, byłabyś taka dobra. Miałabyś otwarte drzwi do nieba. Nie sądzisz? Wybierz mnie. Amen. Może i zgadzam się z tobą, że pomaganie innym jest dobre, ale ty zamiast im pomagać, wtrącasz się w ich życie prywatne. Jesteś nadopiekuńcza. To głupie, jak pomagasz każdemu na każdym kroku, bo wtedy nie nauczą się samodzielności. Wyjdź spod mojej świadomości. Wybieraj! 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 Stop! No dokładnie. Taka nadopiekuńczość jest bez sensu. Po co zajmować się kimś, skoro można zająć się sobą, prawda? Ty, droga Klaro, nie odnajdujesz się w pomaganiu innym i wspieraniu ich. Więc najlepiej dlatego, żebyś wybrała mnie. Mam takie cechy, których najbardziej potrzebujesz. Przecież jestem najmądrzejsza, najładniejsza, najcudowniejsza, najfajniejsza i w ogóle naj. Wybierz mnie, a będziesz najważniejszym człowiekiem na tym świecie. A amen. Nie, może i jesteś ważna, ale chyba tylko dla siebie. Nie liczysz się ze zdaniem innych. Nie chcę cię widzieć na oczy. Wyjdź! Wybieraj! Wybieraj! Stop, 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 stop! No, ona w ogóle nie jest ważna. Nie to, co ja. Jestem gwiazdą. Nigdy nie spadnę na dno. Jestem ważniejsza od Boga! Wybierz mnie, a to ty będziesz tą naj. Nie, nie możesz jej wybrać. Kto by chciał być takim pysznym, wyniosłym, zakochanym w sobie stworzeniem? Wybierz mnie, a będziesz szczęśliwa na zawsze. Wybierz mnie, powtarzam, wybierz mnie, tylko mnie. Nie popełniaj tak wielkiego błędu. To ja jestem jedynym dobrym rozwiązaniem. Przecież ona jest okropna i tylko dokuczać potrafi. Nie, ona kłamie, wybierz mnie. Wybierz mnie, ona nigdy ciebie nie wybierze, rozumiesz? Nieprawda, ja jestem... Nie, nigdy ciebie... No! Ciebie na pewno nie wybiorę. Robisz więcej szkód niż pożytku, a na dodatek cieszy cię ludzkie nieszczęście. Wyjdź! Tak, tak, wiedziałam! Wiedziałam, że mnie wybierzesz! Jesteś kochana! Nikt na pewno nie pożałujesz twojej jakże słusznej decyzji. Nie, ciebie też nie wybieram. Jesteś jeszcze gorsza niż ona. Twojego ego nie dałoby się pomieścić na całej objętości ziemi. Wyjdź! Ale jak to? Zastanów się jeszcze! Musisz mnie wybrać, słyszysz? Kim teraz będzie? Zastanów się, czy warto podejmować tak pochopną decyzję. Warto! Wyjdź w tej chwili! O! Panie, chcę być sobą? Tak, chcę być sobą. Amen.